Wczoraj przygotowałem przepysznego kurczaka w sosie miodowo-czosnkowym w stylu azjatyckim. Dzisiaj zostały mi dwa kotlety, które są zamarynowane i od razu opanierowane w skrobi kukurydzianej. Dzisiaj mam ochotę na przepyszną bułkę i pokażę Wam, jak ją przygotować. Zapraszam na przepis. Na samym początku szybka sałatka. Mam tutaj marchewkę, którą muszę sobie dobrze posolić. Marchewkę pociąłem w takie słupki. Do tego dodaję jakiś kwas. W moim przypadku będzie to sok z limonki. Następnie dodaję do tego czerwoną paprykę, zieloną cebulkę i dodaję odrobinę oliwy z oliwek. Taką sałatkę muszę dobrze zmiażdżyć. Zostawiam taką sałatkę na około 10 minut. Sałatka gotowa. Przejdźmy teraz do naszego kurczaka. Dociskam do niego trochę więcej tej skrobi kukurydzianej i smażę w nagrzanym oleju. Kiedy kurczak się smaży i nabiera koloru, spójrzcie na to, w tym momencie przyszedł czas na nasze bułki. Bułkę wystarczy przekroić i wrzucam ją. O, ta już jest przekrojona. Haha, magia. Moi drodzy, wrzucam do piekarnika i podgrzewam. Kurczak jest już gotowy. Spójrzcie na to. Ma przepiękną, chrupiącą panierkę. Ja już wyciągam moje bułki i składamy przepyszną kanapkę. Na sam dół daję majonez. Następnie polewam wszystko pikantnym sosem. I zostało mi oczywiście trochę tego sosu z kurczaka z wczoraj. Więc dodaję go tutaj. Hop. I rozkładam na mojej kanapce. Na to dodaję moją sałatkę, którą przygotowałem na samym początku. Chrupiącego kurczaka. I znowu polewam tym sosem miodowo-czosnkowym. Tak naprawdę możecie tutaj zaszaleć. Możecie dodać jeszcze więcej pikantnego sosu. A na samym końcu posypcie to wszystko prażonym sezamem i dodajcie też troszeczkę świeżej kolendry. Moja przepyszna kanapka jest już gotowa. Naprawdę nie mogę doczekać się, kiedy ją zjem. Spójrzcie tutaj, jak ona wygląda. No to jest naprawdę rewelacja. Wystarczy ją przekroić i proszę bardzo, tak się prezentuje od środka. Przepyszny, chrupiący kurczak, niesamowita sałatka i do tego trzy fantastyczne sosy. Ja się z Wami już żegnam, życzę smacznego i pamiętajcie, najlepiej przygotować sobie obiad na 2 dni i wtedy zjecie coś naprawdę dobrego. Do zobaczenia. Mmm.